Zakazany owoc, odcinek 454. Cajneb poznaje Selima. Przystojny lekarz wpada jej w oko. Odcinek 454. Streszczenie. Sedaj przywozi Cajneb do szpitala. Dziewczyna trafia pod opiekę doktora Selima, którego urok powoduje, że natychmiast wraca do zdrowia. Ender stoi na tarasie i smutnym wzrokiem wpatruje się w falującą wodę. Na sąsiednim tarasie pojawia się Yildiz. Podchodzi do oddzielającego oba tarasy płotu i mówi do rywalki: Endo, co się stało? Nie jesteś w nastroju? Dlaczego patrzysz w pustkę? Yildiz, powiem ci coś. Nie możesz rozdzielić mnie i Dogana, nie śnij na próżno. Nie śnię, kochana. Twój mąż sam przybiegł do mnie i błagał mnie o powrót. Oczywiście nie zgodziłam się, bo nie jestem tobą. Droga Yildiz, mówi Ender, starając się nie okazywać zdenerwowania, które aż się w niej gotuje. Z powodu twojej niepotrzebnej pewności siebie znowu wpakowałaś się w głupią sytuację, która bardzo ci odpowiada. Ty i Dogan nie możecie być razem. To niemożliwe, nawet gdyby mnie nie było między wami, zrozum to wreszcie. To niemożliwe, ponieważ nie chcę Dogana. Nie interesują mnie żonaci mężczyźni. Mam już pewien wiek i doświadczenie. Poza tym mam też zasady. Nie rozśmieszaj mnie, Yildiz. Gdyby Dogan naprawdę cię kochał, nie ożeniłby się ze mną. Jeśli myślisz, że cię kocha, to coś ci powiem, kontynuuje Ender. Wiatr, który chce wyrwać drzewo, początkowo wieje lekko. Piłaś coś, córka Asuman zanosi się prześmiewczym śmiechem? Żadnego wiatru nie widziałam i nic mnie nie złamało. Jest zimno, wrócę do środka. Tak na marginesie, jutro wieczorem wyprawiam imprezę. Och, co za zbieg okoliczności. U nas też będzie impreza. Doprawdy? Czy nie powinnaś być w żałobie? Z jakiej okazji ta impreza? Zobaczysz, kochanie. Z kim w ogóle będziesz imprezować? Z Cajneb i Asuman? A do ciebie kto przyjdzie? Kaner i Kumri? Rywalki wracają do swoich domów. Obie są zdeterminowane, by to na jej imprezie pojawiło się więcej gości. Cajneb z podekscytowaniem opowiada siostrze o przystojnym lekarzu, jakiego dzisiaj spotkała. Yildiz proponuje, by poszły jutro razem do szpitala. Ona też chce poznać tego przystojniaka. Ender z kolei mówi bratu, że Dogan chce z nią zerwać. Przyszedł i powiedział, że to nie działa, oznajmia. Nie możesz do tego dopuścić, siostro. Oczywiście, że nie dopuszczę. Nikt nie może ze mną zerwać. Jeśli zechcę, sama mogę odejść. Więc zrób to, zachęca Kaner. Ale nie chcę. Nie kochasz Dogana, więc po co to ciągnąć? Nie kocham nikogo, Kanerze. Dogan jest po prostu moją wizytówką.
To był mój projekt, ale Yildiz musiała się wmieszać. Co teraz zrobisz? Powiedziałam już, że nie zgadzam się na rozwód. Aha, i on od razu zmienił zdanie, tak? Nie wiem, na ile jest zdeterminowany, ale na pewno nie odejdę z pustymi rękami. Na razie nic nie zrobię, poczekam. Zobaczę, jak zareaguje Dogan i wtedy podejmę decyzję. Kumri przychodzi do domu Selima na kolację, która ma swój finał w łóżku. Ender przypomina mężowi, że to przez Yildiz trafił do więzienia i nie mógł spotykać się z córką. Radzi mu, by dobrze się zastanowił, zanim podejmie kluczowe dla swojego życia decyzje. Nazajutrz Dogan odkrywa, że Kumri nie wróciła na noc do domu. Natychmiast dzwoni do niej, ale dziewczyna nie odbiera połączenia, gdyż nadal smacznie śpi w ramionach Selima, a wyciszony telefon nie może jej obudzić. Kaner kryje przyjaciółkę i wyjaśnia jej ojcu, że została na noc u swojej przyjaciółki. Dogan kupuje opowieść Kanera, ale Ender zbyt dobrze zna swojego brata, by uwierzyć w tę historię. Ostrzega, by nie próbował niczego przed nią ukrywać. Yildiz każe Emirowi zaprosić jak największą ilość osób na jej imprezę. Takie samo zadanie Ender zleca swojemu bratu. Handan jest zła, ponieważ Selim przestał odpowiadać na jej telefony i wiadomości. Czy Zainab zostanie nową kochanką Selima, dołączając tym samym do Kumri i Handan? Zakazany owoc, streszczenie odcinka 455 czwartek 25 kwietnia 2024. Zainab spotyka w kwiaciarni Kumri. Handan prosi Kumri o radę w sprawie rzekomej znajomej. Yildiz nakłania Selima na zbadanie Asuman w domu. W obu rezydencjach odbywają się przyjęcia. Handan podejrzewa, że Selim zdradza ją z Zainab.